Po raz kolejny Andrzej, Paweł i Piotrek. Za kadrem jest jeszcze Monika, która właśnie wam pomachała. I Piotr Junior, który zjada właśnie butelkę. Jesteśmy w lesie i tym razem zapraszamy was na recenzję śpiwora, czyli Snook Pack, Jungle Pack, letni śpiwór. Zapraszamy. Nasza historia z śpiworami z Snook Packa zaczęła się od tego, że Paweł swój Jungle Pack wygrał, bo ty wygrywasz zawsze jakieś konkursy. No nie zawsze, ty częściej jednak. Znaczy ja wygrywam losowania, a ty wygrywasz konkursy internetowe. Ostatnio tak. Tak wychodzi. Ostatnio nawet taką strzelanie z CZ-ki wygrałem. No. Jest fajnie. Ma się tak. Paweł swój wygrał, ja jak zobaczyłem jego wygrany śpiwór, to zanabyłem sobie taki sam. Co nas urzekło w tym? Może trochę technikalnie. Długość samego śpiwora? Nie, to jest ważne? Ważne, bo to czasami ludzie pytają, są duzi albo mali, albo coś. Dobra. Nie? Długość samego śpiwora to jest 2,20. A zobacz, to masz podpowiedź. No nawet jest podpowiedź. 2,20 cm. Dokładnie. Szerokość po całości to jest 75 cm. Tak? Śpiwór po całej swojej długości ma jednak taką szerokość. Tak, jest prostokątny, czyli tak. Nie mówię. Tak, nie typowa mumia, aczkolwiek ma kaptur tak jak mumia. To zaraz pokażemy. Rozmiary po spakowaniu to jest 15 cm na 18 cm. A jeszcze można to skompresować i robi się połowa tej wielkości. Tak, pokrowiec jest w zestawie. Komfort 7 stopni. Ekstremum 2 stopnie. Ale wiadomo, że nie patrzymy na ekstremum, bo to jest już 7 stopni. Wykonany jest z materiału, które Snook Pack nazywa... Tak, na zewnątrz tkanina według producenta to jest jakiś Macro Diamond i Partex, który jest antybakteryjny, tak? Paratex, przepraszam. Czyli jakaś tkanina, która ma mieć właściwości antybakteryjne, a Micro Diamond to nic innego jak coś a la lipstick. Tak wnioskuję z opisu. Wypełnienie... Travel Soft, to jest jakaś ichnia... Jeżeli się mylimy, ale wydaje mi się, że to jest pochodna Clima Shielda, coś takiego. Syntetyczne wypełnienie dosyć cienkie. Tyle z technika. A teraz może powiedzmy, może go w ogóle wyciągniemy. Używamy ich od... też 2 miesiące. No i też zabieramy, ponieważ temperatury są jakie są, raz jest cieplej, raz jest zimniej, zabieramy te nasze Snook Packi, Jungle Buggy na każdą letnio wiosenną nockę. Będzie widać? I co? I po kolei, o właśnie to jest ten Diamond, widzisz, to jest ten taki tak, lipstick. Tak. Możesz pokazać bliżej do kamery, może będzie widać. A od wewnątrz? Może ja wezmę syna. Nie, spokojnie, radę. Tak? Chciałem się przyjrzeć. Zabieramy dzieci do lasu i by też poruszyć. A wersje są dwie, tak? Bo są wersje suwaka są dwie. Bo są wersje z suwakiem po prawej stronie i wersje z suwakiem po lewej stronie. Tak. Przy czym wersja z suwakiem po lewej stronie jest droższa. Ciekawe czemu. Ale generalnie ma to na celu to, że możecie sobie te śpiwory, jeżeli macie wersję prawostronną i lewostronną, możecie złączyć sobie w jeden duży śpiwór i możecie spać ze swoją drugą połówką płci dowolnej. Ale preferowana płci przeciwnej. Nic nie sugerujemy. Polityczność poprawna nakazała wspomnieć, że płci dowolnej. Cechy wyjątkowe tego śpiwora, bo jaki jest śpiwór każdy widzi.
Z zewnątrz. Można go rozpiąć po całości, robiąc z niego kołdrę, bo także w nogach jest dół śpiwora jest rozpinany osobnym suwakiem. Osobnym suwakiem. No kaptur to standardowo. Ściągany ściągaczem. Tak, ściągany ściągaczem. Jest tak, i co jest bardzo fajne? Może być co? Damy go tak frontem do państwa. Frontem do klienta. Fajna rzecz. Moskitiera. To jest taka moskitiera, która faktycznie działa i absolutnie nie przeszkadza w spaniu. Tak? To nie jest tak, że człowiek się czuje jakoś dziwnie z siatką na twarzy. Moskitierę, jak się jej nie używa, chowa się takiego. Chowa się do bardzo sprytnej kieszonki, można ją sobie upchnąć i wtedy jej w ogóle nie ma. Jeszcze jedna rzecz jest ciekawa. Kieszonka. Kieszonka jest bardzo fajna i bardzo przydatna. Utytułałeś. Ojoj. W lesie jestem, tak mam się nie uczytać. W środku jest taka sprytna kieszonka. Ja tu sobie zazwyczaj latarkę chowam, żeby się pod ręką. Ja telefon, jak śpię w hamaku. Kto obudził się z wbijającym się telefonem w hamaku w krzyż, to wie, że tak. Ta kieszonka naprawdę jest przydatna. Tak, kieszonka bardzo fajna. No i co? No to tyle, tak? Lekki. Śpiwór waży 900 gram. 900 gram, tak. Po skompresowaniu widzieliście, ile miejsca zajmuje. Szczerze mówiąc, z rozwiązań rozsądnych cenowo, bo Jungle Bug, jeżeli chcecie go kupić w sklepie, kosztuje w granicach nowy 180-200 tam złotych. To zależy od sklepu, tak? Zależy od sklepu, ale tak znajdziecie ceny w internecie. Oczywiście są pewnie rozwiązania lżejsze, ale to już są jakieś wyjechane cenowo zastosowania ultra trekkingowe, górskie dla... Ultralightowe. Ultralightowe i kosztują dużo, dużo więcej. Z tych dostępnych i w miarę rozsądnych cenowo, to jest chyba najlepsza propozycja, jaką znaleźliśmy. Cena jest przystępna, jakość bardzo dobra. Jestem zadowolony. Tak, jesteś zadowolony. Też jestem zadowolony. I zauważycie na wielu filmikach, czy to naszego kolegi wąsatego Janusza Bushcraftu, który używa Jungle Buga, zlasowani też używają Jungle Buga, więc jest to rozwiązanie popularne i warte polecenia. Naprawdę. W temperaturach, do których został, czyli te 7-8 stopni, w jakiejś tam termicznej bieliźnie plus wyższe temperatury latem spokojnie wystarczy i będzie wam ciepło. Zdecydowanie. Sprawdziliśmy to i potwierdzamy. A Paweł jest zmarzluchem i wysypia się. W nocy mi ciepło. Wykonanie jest bardzo dobre, tak? Nie, wykonanie jakościowo, mimo tego, że to jest snuk pokrzyty w Chinach, a nie w Wielkiej Brytanii, to wykonany jest uczciwie. No. Nie można, nie zaśmierduje, jest lekki. Łatwo się kompresuje, worek jest... Szwy są solidne, tak? Nic się nie pruje. Prują się tylko konfidenci. To już jest ładnie. Andrzej, powiesz Państwu, żeby, jeżeli podobał mi się ten film, żeby zostawili łapkę w górę i pokażesz, że jest OK? Dobrze. No to dawaj. No, to by było na tyle. Naszą opinię na temat Jungle Buga, krótką i myślę nie za bardzo rozgadaną, zupełnie jak nie my, poznaliście. Andrzej, masz coś do dodania? Nie. Co? Chcesz coś powiedzieć? Co, jeżeli podobał się widzom nasz film, to co? To no. Fajnie, żeby co zrobili? Dali łapkę w górę? Dajcie łapkę w górę. A jak wygląda łapka w górę? Nie, tak wygląda prawdziwie. O właśnie. No, to do następnego razu. Na razie, cześć. A i linki do wszystkich, zapraszamy Was też na grupę, na Facebooku, na fanpage'a, na Instagrama i w całą masę innych miejsc. Oczywiście linki będą w opisie pod filmem albo na planszy, która właśnie teraz nas zasłoniła. I w tym odcinku nie będzie na koniec napisów żadnych faili, bo byliśmy wyjątkowo rzeczowi. Do widzenia. Cześć.